Okej, ludziska, witam ponownie. Znowu gramy w Zew Prypeci i w moim kierunku biegnie stado psów zmutowanych. Wow, fajny początek. W każdym razie, ten odcinek powinien być dużo ciekawszy od poprzedniego. Przede wszystkim nie będziemy tylko gadać z ludźmi, ale również ruszymy wreszcie na konkretną przygodę. Również strasznie zdepowałem ostatnio i nazywałem to miejsce Barką. Oczywiście jest to Skadowsk. Nie mogę doczekać się komentarzy. Po prostu. W każdym razie, spójrzmy na mapę i się zastanówmy, co chcemy robić. Możemy wyruszyć tutaj i dowiedzieć się coś o tym dziwnym zjawisku w pogłębiarce. Chyba tam pójdziemy, ale najpierw chcę wyruszyć tutaj, na spalne gospodarstwo. Później być może zobaczymy, co jest z tym helikopterem. Teraz, właściwie to nie. Czekajcie. Aha, czyli Noe, który właśnie znajduje się w barce, nam powie, jak się dostać na płaskowyż. Okej. W każdym razie myślę, że plan może być taki. Możemy zobaczyć, czy uda się nam tutaj zbadać to zjawisko dziwne. Później możemy odwiedzić spalone gospodarstwo. Tutaj też jest jakaś grupa budynków, która wygląda dosyć zachęcająco. Ewentualnie później na to miejsce katastrofy. I tutaj mamy dwa questy, które zdobyliśmy, więc też chętnie to sprawdzę. Więc, żeby nie przedłużać, wyruszmy tam. No, czy to są bandyci? Wyglądają trochę jak bandyci, ale nie są bandytami, więc damy im spokój. A ludziska, nie będę się spieszył z przejściem tej gry raczej. Będę się delektował scenerią i klimatem, więc nie spodziewajcie się tutaj zawrotnej akcji i tempa przechodzenia gry szybkiego. Raczej nie o to mi chodzi. Dobra, zobaczmy, czy uda się nam w tej pogłębiarce coś zrobić. Chyba mnie psy atakują. Zdecydowanie. Jasnej cholery. Mam nadzieję, że one w końcu mi dadzą spokój. I krwawię. Dobrze, że zainwestowałem w bandaże ostatnio. Okej, padło. Zabandażujmy się w takim razie. Idziemy w tamtym kierunku. Powiem wam, że naprawdę bardzo obiecująco ta gra się zapowiada. Niestety nie czytam waszych komentarzy z racji tego, że jest to gra rozgrywka na ślepo i nie chcę sobie psuć własnej przyjemności z gry, bo i tak wiele ludzi próbuje mi jakieś rady dawać, mimo że nie do końca chcę je otrzymywać. Dobra, to jest to miejsce. Sprawdźmy przez lornetkę, którędy byśmy się tam chcieli dostać. Być może tymi rurami spróbujemy tam wejść. Widzę, że tutaj są anomalie. Tu jest na pewno jedna, którą będziemy musieli omijać. Zobaczmy tędy najpierw. Być może. Właściwie to wyciągnijmy czujnik albo detektor, żebyśmy czegoś nie przegapili, albo w co gorsza, w coś wleźli niebezpiecznego. To by na pewno nam zepsuło dzień. I prawdopodobnie urwało nogę. Okej, tu jest zdecydowanie coś. Pytanie jest tylko, czy to jest anomalia, czy artefakt. Nie są moje śrubki do rzucania, tu są. Okej, tędy zdecydowanie chyba się nie da przejść. Zresztą jest tutaj wielkie promieniowanie. Więc nawet nie jestem pewien, czy my się tam będziemy mogli dostać. Za to coś tutaj ewidentnie jest. Zaraz, co to jest? Okej, to pewnie o ten błysk chodzi. No dobra, po prostu będziemy musieli zaryzykować. Mamy leki przeciwpromienne, więc najwyżej będziemy musieli je użyć. Spróbuję się tędy przedostać. Okej. No, wyciągnijmy znowu pistolet i to. I módlmy się, żebyśmy w coś nie wleźli. Mogę otworzyć te drzwi? Ała! Razem w anomalię. Auć! To nie był najlepszy sposób rozgrywki z mojej strony. Tutaj się nie mogę dostać w żaden sposób. Dobra. Wyciągamy śruby z powrotem, jednak one są
łatwiejszego życiu. Tutaj jakieś dziwne rzeczy leżą na ziemi. To są fajki. Wypalone niestety. Więc nieważne. Chodźmy tędy. Mechanizm został zablokowany od środka. No coś takiego. Oczywiście nie mogło być łatwo. Tutaj na szczęście mogę wejść. Tego nie chcę dotykać. Nie wiem. Zapalmy latarkę. Okej, promieniowanie tutaj jest zdecydowanie duże. A ja nie mogę się wydostać na górę w żaden sposób. To jest dosyć smutne. No dobra. W takim razie musimy jakoś inaczej to zrobić. Tylko jak? Tu jest ta anomalia, która mi prawie zabiła. Jak ja się mam tam dostać? Oła, znowu w nią wlazłem. Ledwo żyję. Być może tędy. Wiecie co? Jeszcze użyję apteczki. Żeby nie zginąć tutaj w epicki sposób na samym początku. Tu jest jakaś drabina. Mogę z niej skorzystać? Mogę, świetnie. Okej, być może tędy mam wejść. Spróbujmy. Okej. Mam nadzieję, że żadna anomalia się zaraz przede mną nie pojawi gdzieś. Tu są schody na górę, więc skorzystajmy z nich. Okej, podnieś przedmiot. Okej, znaleźliśmy ten artefakt. Wow. Zobaczmy, co on robi. A, jest. Przemienione koło. Okej, nie jest to najlepszy artefakt, bo tylko zwiększa promieniowanie wokół nas. Co nie jest pomocne w żaden sposób. Mogę wyjść którędyś. Bardzo by mi to pomogło, bo chyba zaraz umrę. Okej. Z promieniowania. Tędy będę mógł wyjść, tak? Gro, wypuść mnie z tego miejsca. Już mi się tutaj nie podoba. Okej. Wow, płotka. Bracie, słuchaj, jest taki artefakt, który ma uzdrawiającą moc. Wow, czyli możemy mu ten artefakt oddać. Okazuje się. Czy chcemy być dobrzy, czy raczej jesteśmy łasi na kasę? Myślę, że w tym momencie jesteśmy łasi na kasę. Powiemy mu, że mamy taki artefakt, ale sami go potrzebujemy. Okej. Oczywiście użył starej sztuczki. Tutaj na moralność moją wpływa, więc jednak mu oddam go. Trzymaj się. Okej, nic z tego nie będę miał. Ale przynajmniej będę mógł spać w nocy spokojnie. I rozlało się. Jeszcze tylko sprawdzę, jak wygląda stan naszego napromieniowania. Nie najlepiej, więc użyjemy tego. To była nasza ostatnia dawka, niestety. Wow, okej. Czyli to mamy z głowy. Bo teraz możemy wyruszyć gdzie? Na spalone gospodarstwo. To brzmi interesująco. Więc wyruszmy tam. Zobaczymy, co nas tam czeka. Tylko w którą stronę mamy iść? Dobra, w dobrym kierunku idę. Mniej więcej. Mam nadzieję, że tam trafimy. Martwe mutanty. Zmutowane psy. No okej, nigdzie w pobliżu nie widzę żadnych przeciwników. Więc chyba jesteśmy bezpieczni w miarę. Oczywiście, jeżeli można mówić o bezpieczeństwie w zonie. Jakimkolwiek. Mm-mm.
Sama postać jest też głodna, czego nie zauważyłem. Więc zjedzmy sobie kiełbasę. Świetnie. Też przydałoby się szybko w miarę wymienić pancerz na nowy, albo przynajmniej naprawić ten, który mamy teraz. Zobaczymy. Słyszę strzały. Nie wiem, czy to przyjazna osoba strzela, czy nie? Może nie pakujmy się w kłopot w tym razie. Chcę zobaczyć, co jest w starym gospodarstwie. Wow. Okej. Chyba słyszeliśmy coś o tej dziurze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tam włazić. A i tak tam wejdę, więc... Człowieku, odejdź stąd. O matko, niebezpieczna jaskinia. O, się może źle skończyć. Ale nie mogę się powstrzymać, więc... Co? Zobaczymy, przynajmniej baterię w latarce się na mnie... Wow! Ale się przestraszyłem. To był kontroler. Nie, z kontrolery. Nie, dziękuję. Chyba, że... Granat... Wyjdź, póki możesz. Granatem go załatwimy, być może. O, w mordę. Nienawidzę kontrolerów. Nie, nie będę... O! Ała. Okej. Wiem, dlaczego ich nienawidzę. Pokaż. Nie widzę gościa. Jeszcze jeden granat mam. Ostatni. Wszystkie na nim zużyję. Nie. O, padł. Jest. Pięknie. No, nie będziesz zadzierał ze mną, skumańcu. Mam nadzieję, że był tylko jeden tam, bo z dwoma to ja raczej szans nie mam. Okej, czy to było warte tego zachodu? Przeszukaj ciało. Żarcie. Weźmiemy wszystko. Jakieś skrzynie. Więcej żarcia. Jakieś lekarstwa. To chyba nie było jednak tego warte. Martwy stalker. Mogę rozwalić tą skrzynię? Nie wygląda na to. Okej, przynajmniej mamy zabójstwo kontrolera na zapaskiem. To jest niezły achievement. To są twarde skubańce. Więc wyjdźmy stąd, idziemy dalej na górę. O, herbatka się kończy, do jasnej cholery. Teraz pytanie jest, czy to jest... Tak, stare gospodarstwo. Tutaj chcieliśmy się dostać. Dobra. Zdecydowanie więcej anomalii widzę. A tam, gdzie anomalie, myślę, może będą i artefakty. Nie chcę zdecydowanie w żadną wpaść. Mam nadzieję, że coś tutaj mogę znaleźć. Może być trudne. Da się tam w ogóle wejść jakimś sposobem? Na przykład tędy? Cholera, boję się trochę. Nie chcę zginąć. Zresztą nie widzę również nic w tym budynku. Zobaczmy najpierw, w takim razie, czy tam się da, będę radę dostać. To może być ciężka sprawa. Jakiekolwiek miejsce? Wow. Ale tędy mogę wejść. Tu mogę wejść? Zajrzyjmy w takim razie tutaj. O, cholera. Ała. To nie było zbyt ostrożne z mojej strony.
niestety nic tutaj nie ma. No cóż. Była strata życia. Ja przecież umieram. O matko. Nie, nie. O. No cóż. Się musiało w końcu tak skończyć. No dobra. Spróbujmy teraz nie zginąć. Nie wierzę, żeby tam nic nie było. Po prostu nie wierzę. Musi coś tutaj być. W tym gospodarstwie całym. Ale mi nie idzie kompletnie omijanie anomalii. Być może tędy mam pójść. Niestety te płomienie mi strasznie szybko zabijają. O, łażenie po dachu w sumie wydaje się w miarę bezpieczne. Ała, może i nie? O, fuck. Wyjdź mi stąd. Nie wiem, czy to jest warte tego zachodu. Ała, 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 wszędzie tu są te anomalie. Jezu, nie, umieram. Jeden. Wyjdźmy stąd. Ała. Wyste. Jak dla mnie ludziska tam coś musi być, skoro to jest tak... zakryte tymi anomaliami. Wszędzie są anomalie tutaj. Jeszcze trzy apteczki. Nasz hełm jest uszkodzony również. Wow. No, tutaj jest gorąco. Szukam, wytężam wzrok, ale nie widzę nic wartościowego tam. No cóż. O, tędy mogę wyjść na dach. Więc znowu przetestuję to. Znowu użyję apteczki. Zobaczmy. Ha. Nie będę tutaj kłamał. Czytałem wasze komentarze i wiedziałem, że coś tutaj musi być. Więc cieszę się, że to zrobiłem. Wow. Już więcej nie chcę pomocy waszej. O matko, uciekać stąd. Co my tu mamy? Oh yeah. 10 z pocisków i to ma chyba tłumik. Me gusta, me gusta. Dobra. To był cel mojej podróży. Na pewno znalezienie czegoś wartościowego i się udało znaleźć coś wartościowego. Tu jest kolejny budynek, gdzie może coś być. Dobra, włączmy tą latarkę. Chyba słyszę mutanty. I mi się gra przecina. Z nie wiadomo jeszcze czym. Okej, przestało. Dobra, idziemy dalej w tamtym kierunku. Jeszcze ani razu nie znalazłem artefaktu żadnego. Do żadnej jaskini już nie wchodzę, to jest pewne. Chociaż tam widzę jedną. O matko. Wiecie co? Na razie będziemy tą bronią walczyć. Ona się wydaje mi bardziej skuteczna na bliskie odległości, a tutaj chyba zaraz będziemy mogli mieć starcie. Chociaż nie wiem, czy te mutanty nie walczą ze sobą teraz. Chyba tak, polują na siebie. Nie będziemy im w tym przeszkadzać. Czy to jest kolejna jaskinia? No, tu jest kolejna jaskinia i do niej wchodzę. Mimo, że mogę się spodziewać tutaj kontrolerów, tak? Dobra. To będą na pewno, jak już bliskie starcia, więc shotgun. No i miejmy nadzieję, że przeżyjemy. Więcej anomalii. Zapiszmy grę. O, matko. Anomalie i promieniowanie, tak? Wow! Okej. Okay. W tą stronę w takim razie chodzimy. Co ja robię w takich miejscach dziwnych? Czemu ja tu jestem? Z ciekawości czystej. Więcej anomalii. Tam nie chcę chodzić. Mam nadzieję, że to mnie nie zaatakuje. Ale chyba tak nie będzie. Czy ja znajdę tutaj coś wartościowego?
Ostatnie pakowanie się w takie kłopoty było opłacalne, ale... Oho, jest artefakt. Świetnie. Zmartwy Stalker. No, nie podoba mi się ta anomalia. Co on miał? Kombinezon świt. Czy taki jak my mamy? Niestety nie mogę go zabrać. Peda Astoga. Kardan, ten stary pijak. Nie dość, że jak się napije, to nic mu się nie chce. Tu jest dobrze, nigdzie się nie śpieszy. To jeszcze najechał na mnie i kawalarza, że niby jesteśmy młodzi i na niczym się nie znamy. Kawalarz to też niezły agregat. Wkurzył się, złapał torbę i poszedł. Kiedy ja uspokajałem Kardana, zniknął nie wiadomo gdzie. I co ja mam zrobić? Pić z tym starym kretynem? Dziękuję, postoję. Ta jego wódka to niezły szajs. Fuj. A pomyśleć, że na początku tak dobrze się zapowiadało. Wow. Znaleźliśmy artefakt. Zobaczmy, co on robi. Ochrona przed chemicznymi obrażeniami. Promieniowanie plus jeden. Nie dziękuję. O, w mordę. Ała. Chyba kolejny artefakt gdzieś. Jak się tam dostać tylko? Przez to nie przejdę. Kurczę, nie wiem, czy to jest interesujące do oglądania. Kompletnie nie wiem. Ale mam nadzieję, że tak. Ja się dobrze bawię. Ura. Użyjmy apteczki, których używamy zbyt dużo. Ewidentnie. Dobra, tutaj jest chemia, więc założymy ten artefakt w takim razie. Zobaczmy, czy nam coś to da. Oła. O nie. Idzie źle. Okej. Gdzie ten artefakt wypadł? Gdzieś tu był przed chwilą. Wow. Jest. Dobra, podniesiony. Ledwo żyje niestety. Dobra, wynośmy się stąd. Naprawdę się stąd wynośmy, bo dostaliśmy po tyłku od tych anomalii wszystkich. To jest bardzo niemiłe. I chyba jesteśmy napromieniowani również. Na szczęście. Z tym sobie możemy poradzić. Używając tego. Skażenie radioaktywne, dobra. Co to jest? To jest to samo? To jest to samo. Dalej jesteśmy skażeni? Kurde, dalej. Mamy jakieś lekarstwo na to? Kurczę. Chyba nie. Okej, to jest dobre, ale tylko teraz będziemy używać. Mamy wódkę. Wódka jest też dobrym lekarstwem na promieniowanie. Choć lepiej go w ostateczności używać, bo ma skutki uboczne dosyć poważne, utrudniające strzelanie. No cóż. Wracając do karabinu. Wow. Mówiąc szczerze, myślę, że zakończymy ten odcinek tutaj. Nie wiem, czy ilość failu, które wam tutaj przedstawiłem, zniesie ktokolwiek, no ale cóż, tak już bywa z graniem na ślepo. Więc dzięki za oglądanie, no i następnym razem będziemy kontynuować nasze przygody. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć. No i do usłyszenia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, ludziska.